Cześć! Słuchajcie, dzisiaj przetestuję dla Was wegańskie sery topione, takie jakby topione kremowe sery i sery w plasterkach. Możliwe, że widzieliście je, bo cały internet, przynajmniej wegańska strona internetu, jest po prostu zalana informacjami na temat tych produktów. Są to sery bez deka mleka firmy Łowicz. Łowicz jest to bardzo dobrze znana firma mleczarska. Jest to taki czarny koń tej branży. Jest to dla mnie fenomen, że tak duża firma zajmująca się produkcją produktów tylko i wyłącznie mlecznych poszła w wegańskie alternatywy. Jestem w turboszoku i ogólnie jest kilka przyczyn, dlaczego tak się stało. Po pierwsze, jest na to popyt, coraz więcej osób interesuje się stylem odżywiania właśnie takim roślinnym, co jest na plus. No i też jako ekonomistka i finansistka nie mogłabym wspomnieć o tym, że ten rynek jest naprawdę bardzo, bardzo chłonny i cokolwiek się nie pojawi wegańskiego, jest to żyła złota, mam takie wrażenie. Niemniej, obojętnie jakie były pobudki, żeby wyprodukować te produkty, czy po prostu czysto finansowe, czy jakieś inne, aczkolwiek nie wiem, jakie inne mogłyby być, jeśli chodzi o tak dużą firmę, no to ja dzisiaj przetestuję te produkty i zobaczymy, czy są smaczne i czy warto w ogóle je kupić. Zakupiłam je w Auchan i wydaje mi się, że tylko tam są dostępne. Niestety nie udało mi się zakupić jeszcze czwartego smaku tych plastrów. Jest jeszcze jakiś taki z czosnkiem niedźwiedzim podobno, ale no niestety dzisiaj podczas zakupów nie dostąpiłam tego zaszczytu, żeby kupić. Na stoliku mam jeszcze wodę kokosową, czyli mój po prostu taki towarzysz podczas testów, żeby przepłukać usta. Przy okazji mój ulubiony napój, który piję po prostu codziennie. No i jeszcze mam kilka kromek chleba tostowego, ponieważ producent tutaj nam mówi, że idealny jest ten ser do zapiekania, więc no sprawdzimy, bo wiem, że wiele z Was jest zainteresowanych tym, czy ten ser się topi i czy na przykład nadaje się na pizzę, do lasagne i do jakichś takich różnych rzeczy z serem, więc nie ma co w ogóle już więcej biadolić. Próbuję. Okej, najpierw idzie bez deka mleka. Serek z czosnkiem niedźwiedzim i kolorowym pieprzem. Ogólnie nie będę tutaj jakaś fancy, nie będę miała super ładnych krakersów ani niczego. Jestem po prostu tak ciekawa, jestem po prostu tak podekscytowana tymi produktami, że to jest aż dziwne, ale po prostu już wystarczy. Okej, konsystencja jest takiego po prostu serka śmietankowego na kanapki. Myliłam się, myślałam na początku, że to jest jakby serek taki topiony, wiecie. Ale to jest jednak taki serek imitujący serek śmietankowy, więc... Jestem trochę zawiedziona, może tak. Moje pierwsze wrażenie to jest to, że jestem trochę zawiedziona, bo smak nie jest zbytnio intensywny, nie jest on super słony, no może to i lepiej, ale smakuje to jak olej kokosowy z dodatkiem jakiegoś białka. Nie jest to taka super, super kremowa konsystencja, niestety. Oczekiwałam, wiecie, takiego śmietankowego, takiej śmietankowej sensacji na moim języku, ale nie czuję takiej super kremowości. Oczywiście wiecie, ja teraz testuję ten serek bez chleba, bo ogólnie to ten chleb nawet nie jest mój, Marcin je taki chleb czasem, a ja w ogóle za bardzo nie jem chleba, więc nie jem też kanapek, no i też chcę poczuć ten smak faktyczny. Co tutaj jest? Aha, już wiem co jest. Tłuszcz kokosowy na pierwszym miejscu, na drugim miejscu białko grochowe. Potem troszeczkę zagęszczaczy, które no, nie skomentuję. Potem aromaty. Ogólnie nie jest źle, ale w każdym z tych produktów jest skrobia modyfikowana, ziemniaczana i karagen, guma guar.
No i takie różne zagęszczacze. Oczywiście pokażę Wam tutaj składy, będziecie sobie mogli przeczytać. Powiem Wam, jeśli chodzi o skład, no nie jest idealnie, nie jest to najlepszy skład, jaki możecie sobie tam wymarzyć i tak dalej. No ale ja mam takie podejście do diety i do życia, że wszystko z umiarem. Dobra, idzie drugi serek. Ten pierwszy, powiem Wam szczerze, że ten z czosnkiem i tym kolorowym pieprzem, oczekiwałam trochę mocniejszego aromatu. No i ta konsystencja troszeczkę nie jest taka, no nie jest taka idealnie kremowa. Teraz spróbuję serka bez deka mleka z borowikami. I tutaj wbijając się, powiem Wam, zauważyłam, że jest inna konsystencja, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Wszystkie te serki, od kiedy je kupiłam, włożyłam je do lodówki i spędziły tam kilka godzin. Myślę, że z 3 godziny, no. Ej! Ten z borowikami ma naprawdę kremową konsystencję. Nadal nie jest super intensywny. Nadal ma bardzo mało soli. Smak borowików nie jest super mocno wyczuwalny, ale konsystencja jest jak najbardziej na plus. Ten jest zdecydowanie lepszy. Ten jestem w stanie Wam naprawdę polecić. Wydaje mi się, że będzie dobrze smakował na kanapki. Ten jest naprawdę mega spoko. A co on tu ma zamiast tego białka grochu? Aha, on tutaj nie ma białka grochu, nie wiem czemu ten akurat ma. Ten ma jakby te same chyba składniki. Ma tusz kokosowy, mieszanka zagęszczająca, błonnik rośliny, skrobia modyfikowana ziemniaczana, karagen, guma guar. No i potem jest sól, przyprawy i takie tam. No i w ogóle też fajnie jest zaznaczyć, że tutaj ma witaminy z grupy B i źródło wapnia. Okej, cool. Cool, doceniam. Bardzo delikatny, ale bardzo fajny. Ten jest fajny. Tym z chęcią bym posmarowała sobie coś. Tym nie do końca. Jeszcze raz go spróbuję. No bo po prostu ta konsystencja i w ogóle jest zdecydowanie twardszy, jest zupełnie inny. Ale na kanapki wydaje mi się, że nie wyczujecie tej konsystencji. Nie, no nie, wiecie co? Ja tutaj czuję to białko grochu, no. Ja wiem, jak smakuje białko grochu. Ja tu czuję białko grochu, no. Ten z czosnkiem tak se. W ogóle te wieczka trochę tak ten. Też, no, te zakupy nie były za bardzo, wiecie, zero waste i bardzo ekologiczne, bo jest to tona plastiku, no ale co? Co zrobisz? Poświęca się. Mamy tutaj różne smaki. Dobra, idę w klasyczny. Plastry bez deka mleka. O smaku gołdy. Biorę jeden plasterek i po prostu... Pachnie tą gołdą. No muszę przyznać, że pachnie tak bardzo tradycyjnie. Powiem Wam, że te sery są bardzo delikatne. Konsystencja taka... Mówicie ogólnie... Firma Łowicz ogarnia, o co chodzi i ogarnia to, jaki ser powinien raczej być, więc wydaje mi się, że zrobiła to dobrze. Ja nie mam zastrzeżeń do tego sera, może... Nie, w sumie nie mam żadnego zastrzeżenia do tego sera. Według mnie smakuje dokładnie tak jak zwykły ser. Kwestia inna to jak się będzie topił. Niemniej jest smaczny. To jest tłuszcz kokosowy, skrobia modyfikowana, tak samo, aromat gołdy, wapń, stabilizator. No dobra, nie jest perfekto, ale nie jest też koszmarnie. Zapamiętajmy, zawsze może być gorzej. Ogromna mleczarska firma idzie w wegańskie produkty. Ja wiem, że to jest zachłanność na pieniądze, bo ten rynek jeszcze nie jest nasycony. Jeszcze długa droga, jeszcze kupę szmalu można zarobić na tym weganizmie. Taka prawda? Dobra, teraz lecimy z serem z dodatkami, z papryką, chili i czarnuszką. Okej. Okay. Mega smaczny jest. On jest mega smaczny. Co mam tu Wam mówić? No, jest to smaczne. I smakuje jak ser. Przynajmniej w kubkach smakowych weganki.
Okej, okay, tutaj mamy tak samo, tu już kokosowy, skropia modyfikowana, sól ziemniaczana, aromat gołdy, wsad smakowy i tam witaminki, dla całej rodzinki. Okej, okay, jedziemy z trzecim smakiem, w którym pokładam największe nadzieje, bo jest to ser plastry bez deka mleka z prażoną cebulką wędzone. A ja ogólnie uwielbiam wszystko, co wędzone, na przykład wędzone tofu, wędzony tempek. Jestem bardzo podekscytowana tym. Mega, mega smaczny. W sumie chciałam powiedzieć, że ten najlepszy, ale ten też był całkiem dobry i ta gołda też. Te plastry są mega. Polecam, wszystkie te trzy. No nie mam tego czwartego z czosnkiem. No ale ten serek z czosnkiem na przykład nie przypadł mi do gustu. Ale to najbardziej nie przypadł mi do gustu przez tą konsystencję. Po prostu coś tam jest nie tak. No czuć ten groch. Ale to jest mega smaczne. Więc ogólnie prośba do Was, jeśli dorwaliście te plastry z czosnkiem, chyba niedźwiedzim czosnkiem, czy co to tam było, to dajcie znać w komentarzach, jak Wam smakowało. Jestem ciekawa, czy dużo straciłam, czy może akurat nie kupiłam tego jednego z gorszych smaków. I jeśli się topią, zaraz to sprawdzimy, to będą gościć u mnie na pizzy. Na serio. Jeśli chodzi o smak, za bardzo nie mam do czego się przyczepić. Jeśli chodzi o konsystencję taką do jedzenia na zimno, też nie mam się do czego przyczepić. Do tego serka borowikowego jest ok, ale chciałabym trochę więcej smaku borowików, ale poza tym jest mega smaczny. Jeśli ktoś lubi łagodne smaki i aromaty, to będzie zachwycony. Jeśli chodzi o ten z czosnkiem, uważam, że nie warto. Ja bym go... O, przepraszam. Uważam, że nie warto. Dobra, teraz po prostu trzeba sprawdzić, jak się one topią. I mój plan jest taki, by po prostu odpalić szybko toster, między dwie wsadzić tutaj dwie połówki sera wędzonego i z tymi przyprawami i zamknę i to po prostu potraktuję tosterem i zobaczymy, czy to się ładnie stopi i będzie takie fajne ciągnące, oby. A na kolejnej kanapeczce tą drugą połówkę tej gołdy sobie położę i to po prostu wsadzę na patelnię pod przykryciem i zobaczymy, czy pod ciepłem tej patelni on się stopi. Nie chce mi się do końca rozgrzewać piekarnika, bo i tak jest ciepło. Do Was wrócę i powiem Wam, jak mi poszło i czy się to stopiło, więc dajcie mi chwilę. Spaliłam grzankę, która była na patelni, to jednak nie był zbyt dobry pomysł. No ale dobra, nie chciało mi się tego piekarnika włączyć, no więc zobaczę, jak ten ser wygląda. Z zewnątrz jest jakby taki trochę twardy, nie topi się tak samo jak zwykły ser. No, topi się tak jak wszystkie inne sery wegańskie. Czyli nie jest taki, wiecie, ciągnący, taki nawet, pokażę Wam to, on nie jest taki ciągnący, on po prostu jest taki odrywający. No ale czego się spodziewać, normalny ser by się tak nie odrywał w kawałkach, a ten się odrywa. Czy idealny do topienia? I don't know. Dobra, teraz w poprzek. Postaram się to tak rozwalić tego tościka i zobacz, czy się ciągnie. Za bardzo się nie ciągnie, ale się stopił. Nie jest tak, że jest twardy. W toście jest mega spoko, bo wygląda na to, że ten tutaj ser na tej grzance, który był na patelni, od góry się jakby trochę wysuszył, coś w tym stylu, a ten, ponieważ on był tak zamknięty w chlebie, to jest na serio spoko. Może nie ciągnie się jak zwykły ser? Nie ciągnie się, ale jest mięciutki i jest taki kremowy, jest taki rozpuszczony. W toście jest super. Jeśli zrobicie pizzę, to dajcie znać, ale no trochę od góry się to tak niezbyt robi. No widzicie, odrywam to od kanapki, a normalny ser się tak nie zachowuje. Jak jedliście wegańskie sery, to wiecie, że wegańskie sery po roztopieniu mają konsystencję pasty.
po prostu. Jeśli chodzi o skład, to sami zadecydujcie, czy chcecie. Jest tam olej kokosowy, skrobia modyfikowana i przeróżne zagęszczacze i aromaty. Czy daje plus? Daje plus za ideę, za skład i za same walory odżywcze i zdrowotne produktu? Nie daje tego plusa? Wiecie co, podczas montowania tego filmu postanowiłam zrobić jeszcze jeden test. Chciałam stopić ten ser normalnie na patelni, próbowałam z odrobiną wody, żeby zrobić jakby taki sos serowy, próbowałam z odrobiną mleka roślinnego, nic z tego i próbowałam również z odrobiną wegańskiego masełka. No i również nic z tego, jak widzicie, ta skrobia, która jest w tym serze, po prostu nie pozwala mu się roztopić. No i jest taka paćka, taka pasta, no dokładnie tak samo jak z innymi serami wegańskimi, niestety. Więc dajcie znać w komentarzach, czy Wam smakowały te sery, jeśli je przetestowaliście. I jeśli chcecie więcej testów, to również mnie o tym poinformujcie w komentarzach. Widzimy się w następnym, ponieważ uwierzcie mi, że mam pełno produktów w mieszkaniu, które po prostu czekają na swoją kolejkę w testach. Trochę ostatnio nie robiłam tych testów, ale czas opróżnić moje szafki i naprawdę już wszystko zjeść i zrobić. Więc widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, czy warto kupować te produkty, czy nie i które warto, a które nie. Więc do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie o zakupie mojej książki, jeśli chcecie. A no i ruszyłam również z rozpisywaniem diet i jadłospisów, więc czysto działalnością dietetyczną, więc wbijajcie na www.dietaroślinna.pl. Tam więcej szczegółów. Do zobaczenia, papatki!